No nie przeczę, bardzo lubię dziwolągi. Polosowało nas na ósemki, kampo po przeciwnej. Trzeba się dobrze zastanowić, gdzie tym pojechać, bo jedną stronę obiorę, to już nie zmienię do końca bitwy. A to Pawle po bitwie zerkniemy na niego. No tak, właśnie na te krzaki liczę. Iron Rain po tej stronie to będzie bardzo duże wsparcie. ISU 152, KW4. Dobra, coś tu jedzie, to jest dobrze. Oj, suczka przyjechała. Nice. Cześć Danielowi, witaj. O, już tok był wcześniej. Tok jest jeszcze gorszym, albo jeszcze większym demonem prędkości. Tutaj to by się pantera teraz przydała. Czempiona mam. O czempiona też właśnie były prośby. Można go wziąć. Ten light na środku jest problemem. Ktoś za mną stoi. Nie, na szczęście tylko słuczka. TBR tam się przeniósł. Nie chcę za daleko jechać, bo nam zaraz bazę będą robić. Spróbuję trochę do środka ściąć już. Drażni mnie ten light, nic nie świeci. O. Dobra, przynajmniej po moim spocie. Na prochorówce świecę GC-kiem, bo light nie umie. Nie strzelam, bo mam TDK obok. Dobra.
Nie zrobią go, muszę się wrócić. Dobra, pięknie. RHM przede mną. Nice. Powiem wam, że ta bitwa to się nadaje na media społecznościowe dotyczące WOTA. Nie wiem, czy na Procho jeszcze ktoś kiedykolwiek świecił giecekiem. Czekam na rację, bo podejrzewam, że większość siedzi tam, w rogu. Niestety już w trupa. Jeszcze na plecach jest heavy. Kurna! Lecimy dalej. No. Bardzo interesująca bitwa, służba patrolowa.